Zachodniopomorskie. Region, w którym się wychowałem. Dawno nie byłem tam tak czysto turystycznie, żeby sobie odwiedzić te lasy, jeziora, rzeki, te wszystkie miejsca, które tak bardzo dobrze pamiętam z okresów dzieciństwa i nastolęctwa. I w ten weekend, w pierwszy weekend sierpnia 2022 roku, korzystając z okazji, że akurat Kraftwerk miał koncert pod Słupskiem, wybrałem się. Krótki weekend pozwolił mi odwiedzić kilka miejsc dobrze mi znanych, a także wejść w trochę miejsc nieznanych. A ten materiał, który powstał, można powiedzieć, trochę przypadkowo i na doczepkę, jest swego rodzaju kartką z podróży, którą chciałbym wam przesłać. Zapraszam. Jezioro Trzesiecko i malowniczo przytulony do niego Szczecinek. Można tutaj uprawiać dowolne aktywności związane z wodą, jakie tylko wam przyjdą do głowy. Kajty, kajaki, żaglówki, plaża miejska, czy nawet można sobie spokojnie posmażyć się na słońcu. Ktoś mógłby powiedzieć, no bunkrów nie ma, ale... Wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Wybudowany w ramach umocnień wału pomorskiego w latach 1933-1936 dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną, bunkier Bewerk o żelbetowych ścianach grubości 1,5 metra i pancerzu, 25-centymetrowym pancerzu, w 2012 roku został odrestaurowany i otwarty dla zwiedzających. Wewnątrz znajduje się muzeum, do którego można wejść i popodziwiać trochę artefaktów z epoki, a przy okazji też skorzystać z niesamowicie przyjemnego chłodu, ponieważ kiedy na zewnątrz panowała temperatura rzędu 34 stopni, na niższej kondygnacji bunkra było dobre, przyjemne 19. Dzięki temu, że na tym terenie funkcjonowała niegdyś żwirownia, bunkier został niemal w całości odsłonięty i z zewnątrz również robi monumentalne wrażenie. We wnętrzu znajdziemy opisane pomieszczenia, maszynownie, wentylatorownie, ujęcie wody, kuchnie, magazyny, salę medyczną, sanitariaty. Każde z tych pomieszczeń jest przy użyciu artefaktów z epoki również wyposażone tak, że można odczuć co nieco klimat takiego zwyczajnego życia w bunkrze. Chociaż nie wiem, czy można zwyczajnym nazwać życie w bunkrze. Jednakże zajrzenie do miejsca, które jeszcze te kilkanaście lat temu było w zasadzie opuszczone i zamieszkiwane co najwyżej przez bezdomnych, i co najwyżej młodzież miała szczytową ambicję, żeby wdrapać się na dach i wypić tam piwko albo 10, wejście do środka i zobaczenie tego uporządkowanego miejsca jest całkiem niezłym wspomnieniem. Do 1993 roku, w miejscu, gdzie dziś znajduje się Borne-Sulinowo, na mapach mogliśmy znaleźć tylko i wyłącznie tereny leśne. Dopiero 12 października 1992 roku ostatni kontyngent 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy opuścił to miejsce i w 1993 oddano je Polsce. Choć samo istnienie tejże okolicy było owiane pewną tajemnicą, te okoliczne wioski jednak trzęsły się aż od legend i historii o tym, jak pijani w sztok ruscy żołnierze rozbijali się po okolicznych domach i wioskach. Swoją podróż zacząłem od diabelskich postaci. Gigantycznego brzozowiska, które kiedyś pełniło funkcję poligonu i strzelnicy dla czołgów. Pamiętam, że kiedy byłem tam pierwszy raz w życiu, był to chyba rok 1996 albo 7, tych wszystkich dróżek, które widać na nagraniu, jeszcze nie było. Była wytyczona tylko jedna bardzo konkretna ścieżka. Co więcej, wśród wrzosów można było dostrzec tu i ówdzie leżące łuski po pociskach artyleryjskich. Dziś natomiast zrobiono z tego fantastyczną ścieżkę rowerową upstrzoną punktami widokowymi, gdzie można sobie na spokojnie przyjrzeć się temu pięknemu, naprawdę pięknemu zjawisku natury.
Niestety, ponieważ pojawiłem się tutaj na początku sierpnia, jeszcze do kwitnięcia wrzosów trochę czasu brakowało, natomiast jeżeli ktoś miałby okazję, to warto właśnie wybrać wrzesień na to, żeby odwiedzić diabelskie pustacie, ponieważ te wszystkie ciemne połacie kolorów, które możecie zobaczyć na tym nagraniu, rozkwitają w naprawdę niesamowity sposób. Jest to też wielka atrakcja dla lokalnych pszczelarzy, którzy walą tłumami, żeby postawić swoje ule. Miejsce, które niegdyś uważałem, całkiem słusznie zresztą, za zagrożenie dla życia, za miejsce bardzo niebezpieczne i którego na pewno nie odważyłbym się sam odwiedzić, dziś stanowi fajną atrakcję turystyczną dla ludzi, którzy lubią spędzać czas aktywnie. Z uwagi też na to, że co prawda dojazd samochodem na to miejsce jest możliwy, to go nie polecam, z uwagi na to, że drogi, które prowadzą na diabelskie pustacie, mają status dróg leśnych, a jednocześnie kiedyś były wyasfaltowane jeszcze za czasów okupacji radzieckiej, to współcześnie nie są w żaden sposób remontowane i używając swojego samochodu osobowego można sobie zrobić małe kuku, zdecydowanie. Kolejnym punktem w okolicy, który zaliczyłem zanim dojechałem do Bornego Sulinowa, było Kłomino, czyli miasteczko, czy w zasadzie dziś już miejscowość Widmo, której populacja zredukowała się od czasów słusznie minionych z 20 tysięcy do zaledwie kilkunastu osób. Niestety popełniłem pewien kardynalny błąd i zamiast sprawdzić najnowsze mapy satelitarne na Google, pojechałem jadąc trochę tak na pamięć, spodziewając się, że zobaczę opustoszałe bloki, że zobaczę całą tę strukturę. Miasteczko oficerskie, które wcześniej funkcjonowało jeszcze w czasach II wojny światowej jako obóz jeniecki. Niestety większość tych budynków już dzisiaj nie istnieje, została rozebrana, w tym już była rozbierana za czasów komuny, między innymi budulec posłużył do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzisiaj można zobaczyć raptem 2 czy 3 domy oraz kilka pozostałości, parę fundamentów czających się tu i ówdzie pomiędzy drzewami. Natomiast ostatecznie wszystko wygląda tak jak wszystko, za co się Ruscy kiedykolwiek wzięli i na czym położyli swoją rękę, czyli chuj, dupa i kamieni kupa. Oczywiście mógłbym poświęcić trochę czasu na to, żeby pokazać, w jaki sposób Borne Sulinowo z wymarłego miasteczka, do którego przyjeżdżali tylko i wyłącznie emeryci, zazwyczaj z Niemiec, żeby tam zwyczajnie dożyć swoich ostatnich dni, z uwagi na to, że nie było tam absolutnie nic, żadnej turystyki jeszcze, żadnych zakładów produkcyjnych, po prostu żadnej pracy dostępnej dla człowieka. To dziś jest to miejscowość, naprawdę fajna miejscowość wypoczynkowa, przy tym miejscowość ładnie położona, bo wśród lasów nad jeziorem, a przede wszystkim bardzo mało zatłoczona. Natomiast uznałem, że nie ma sensu się skupiać na takich pierdołach, jeżeli tuż obok mamy mnóstwo fajnych zabawek dla dużych chłopców. Muzeum Historii Militarnej w Bornem Sulinowie dość ciekawie opowiada dziedzictwo tego miasteczka. Nie jest to zwykłe muzeum, gdzie eksponaty tylko stoją i można je oglądać i co najwyżej podotykać. Nie. Tutaj wszystkie machiny wojenne są na chodzie, a ciężarówki nawet są zarejestrowane jako zabytki i mogą się legalnie poruszać po drogach publicznych. Sam nie wiem, jak to się stało, że zamiast zrobić kilka krótkich materiałów filmowych zrobiłem parę zdjęć i to też nie najlepszych. Natomiast myślę, że głównie dlatego, że zrobiło to na mnie też całkiem przyzwoite wrażenie. Można również po uprzednim umówieniu się skorzystać z szybkiego kursu prowadzenia tych maszyn i na własnej skórze przekonać się, skąd się wzięło powiedzenie przesrane jak w ruskim czołgu. Borne Sulinowo to nie tylko miejscowość, gdzie można zobaczyć historię. Już ustaliliśmy, że można ją dotknąć, że można nią pojeździć, ale co więcej, można nawet do niej wejść. Spokojnie można by było zrobić cały osobny film tylko i wyłącznie na temat Bornego Sulinowa, natomiast podejrzewam, że wielu już taki film zrobiło i zrobiło to dużo lepiej niż ja bym zrobił, dlatego też skorzystałem z okoliczności przyrody i samodzielnie pozwiedzałem, nie będąc już obwieszony aparatami jak japoński turysta.
Borne-Sulinowo zachęca do eksploracji zarówno w ten bezpieczny i zorganizowany sposób, jak i też ten drugi. I jest fajną opcją, żeby się wybrać na weekend nawet z dziećmi. Widziałem swoją drogą bardzo dużo jakichś rodzin właśnie z dzieciakami w bardzo różnym wieku. Tutaj dosłownie historia potrafi czyhać za rogiem. A skoro o eksploracji mowa, to powoli przejdę do takiego krótkiego przerywnika, ponieważ kiedy przenosiłem się z Bornego Sulinowa w okolice Słupska, szykując się już do koncertu, odwiedziłem parę innych miejsc po drodze. Zachodniopomorskie jest dosłownie upstrzone dworkami, pałacykami i willami jeszcze z czasów przedwojny, jednakże z uwagi na to, że dzisiaj trudno o ich spadkobierców, którzy prawdopodobnie są gdzieś hen daleko za granicą i nie chce im się utrzymywać czegoś takiego na takim zadupiu, to większość tych obiektów jest w stanie co najmniej fatalnym. Ale skoro nikt się tym nie interesuje, no to można by pomyśleć o tym, żeby do nich zajrzeć. I tutaj taka też mała uwaga, czy też dygresyjka, z uwagi na to, że jeżeli obiekt jest jasno opisany, że jest to teren prywatny, jest ogrodzony, no to wrzucanie materiałów z wewnątrz, z miejsca, w którym nie powinno się być, tak naprawdę jest dostarczaniem kwitów na samego siebie. Więc jeżeli kiedykolwiek wam przyjdzie do głowy odwiedzić właśnie takie miejsce i wynieść z niego parę wspomnień, zachowajcie te wspomnienia dla siebie lepiej. Po co sobie robić potem problemy? Przyznam szczerze, że kiedy projektowałem ten materiał kilka tygodni temu, nawet bez notatek jeszcze, tylko tak mniej więcej z tyłu głowy, przeszło mi przez myśl, żeby was trochę oszukać. Chciałem pojechać w kilka bardzo łatwo dostępnych miejsc, takich, że wystarczy skręcić w jakąś drogę polną albo dosłownie przejść 200-300 metrów, by znaleźć coś naprawdę fenomenalnego, jakieś miejsce związane z ukształtowaniem terenu, ze zwierzętami, które tam występują, czy z jakimiś ciekawymi ruinami. A potem wrzucić to do jednego gara i powiedzieć: hej, słuchajcie, to jest taka zajebista okolica, że tutaj wystarczy skręcić w jedną stronę i zawsze się coś znajdzie. Powiem szczerze, że nie zrobiłem tego tylko dlatego, że mi czasu zabrakło i nie chciałem się skupiać na materiale, tylko bardziej na własnym wypoczynku, bo to w końcu mój urlop, a nie wasz. Ale kolejne miejsce, do którego pojechałem, tylko i wyłącznie utwierdziło mnie w przekonaniu, że tak faktycznie jest i głęboko w to wierzę, że Pomorze Zachodnie, jego wiejskie rejony są jak najbardziej takie, że wystarczy tylko skręcić, wystarczy gdzieś pójść, zobaczyć, spojrzeć, czy gdzieś, nie wiem, drzewa jakoś dziwnie rosną, wejść tam i zobaczyć coś naprawdę fenomenalnego. Kolejne miejsce na mapie mojej podróży, czyli powiat sławieński, gdzie znajduje się Ustka i wszystkim dobrze znane Mielno, pokazał mi, że faktycznie wystarczy po prostu skręcić w jedną dróżkę. I skręciłem w taką dróżkę i nie ma przypadków, są tylko znaki. A znaki były bardzo proste. Leśniczówka? Koniec świata? Przecież to są dosłownie moje plany na najbliższe kilka lat, więc ruszyłem natychmiast drogą i bardzo szybko moją uwagę przykuł ten obiekt. Z początku pomyślałem kościół, potem może brama cmentarna. Byłem słabo wyposażony, byłem w sandałach i w krótkich spodniach, miałem blisko do spalni, więc poszedłem jak dzik w szyszki. Rozejrzałem się po okolicy i zobaczyłem mnóstwo kamiennych obiektów. Niektóre z nich wyglądały jak płyty pamiątkowe. Dookoła widać było wykopane mniej więcej wielkości ciała ludzkiego doły. Bardzo szybko potwierdziło się moje pierwsze wrażenie, czy w zasadzie drugie, że jest to ekshumowany cmentarz. Za swoich czasów dzieciaka pamiętam, że nie brakowało takich miejsc. Praktycznie każda wioska gdzieś w okolicznym lesie miała taki cmentarz, ale nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem czegoś tak dobrze zachowanego. Z betonowymi blokami, z wykopami, zresztą wiele z tych cmentarzy do dzisiaj nie zostało ekshumowanych, natomiast jeden z tych obiektów przykuł moją uwagę szczególnie.
W słońcu zajaśniało mi jeden obiekt, odbijał słońce. Płyta nagrobna. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma lat, kiedy powstała. Jednak jest to bardzo dobry przyczynek do mojej kolejnej wtrętki o zwiedzaniu zapomnianych miejsc. Nie bez powodu informacje o tym, gdzie znajduje się coś ciekawego do odwiedzenia, nie są aż tak bardzo łatwo dostępne. Tego cmentarza wcześniej nie znalazłem na żadnej mapie, którą sprawdzałem przed wyjazdem, kiedy przygotowywałem swoją podróż. Nie bez powodu wszelkie fajne miejsca, które można w ten sposób zwiedzić, jakieś takie opuszczone, zapomniane informacje o nich nie są za bardzo publicznie dostępne. Z bardzo prostego powodu. Gdybym wrzucił wam dokładną lokalizację w tym nagraniu, albo gdzieś w komentarzach, albo gdzieś publicznie, poza kontrolą, gdzie nie wiedziałbym, do kogo to trafia, prędzej czy później pojawiłby się ktoś, kto wziąłby jeden kawałek tej płyty, później pojawiłby się ktoś, kto wziąłby drugi kawałek tej płyty i za kilka lat, być może kilkanaście, ktoś kolejny, kto odwiedza to miejsce, nie miałby tego efektu wow. Nie zauważyłby, jak ta płyta mieni się, jak ona odbija słońce. Nie czułby tych samych emocji, które sam odczułem w momencie, kiedy skręciłem w ten las, kiedy zauważyłem, jak światło słoneczne odbija się od tego miejsca. Zabierz wspomnienia, zostaw ślady butów. Pierwsze przykazanie urbexu. Lecz to nie śmierć, ale życie zrobiło tu na mnie największe wrażenie. Gdziekolwiek tylko spojrzałem, jakiś ptak, jakiś owad, jakaś ryba, wszędzie gdzieś coś biegło, coś żarło, coś szukało, coś uciekało. Jeden wielki taniec całego naszego ekosystemu. W odróżnieniu od rezerwatu przyrody, gdzie to człowiek mówi człowiekowi, w jaki sposób się zachowywać, którymi ścieżkami chodzić, gdzie można, co nie można, gdzie ognisko palić, gdzie się pojawiać. Tutaj człowiek żył w kompletnej symbiozie z otaczającym go lasem, z otaczającą go przyrodą. Nikt nikomu nie musiał tłumaczyć, w jaki sposób się zachowywać. Ten las po prostu istniał i w sumie jedna taka zabawna myśl, którą dostrzegłem we wsi, w której się zatrzymałem, że najbardziej taki dostojny dom, który w tej wiosce się znajdował, to nie był dom sołtysa, to nie był dom proboszcza. To był dom leśniczego. Tak jakby oczywistym było, co w tym miejscu jest najważniejsze. I to poczucie symbiozy, tylko i wyłącznie dlatego, że człowieków tam jest niesamowicie mało. Naliczyłem może jakieś, nie wiem, 8 domów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jednak samo to wrażenie tej pustki, tego, że tutaj wszyscy, wliczając w to ich podwórka, wszyscy są tutaj gośćmi wśród otaczającego, okalającego tę piękną miejscowość lasu. Powiem szczerze, że po drodze miałem kilka takich ciekawych scen, które w 100% mówiły tak, to jest zachodniopomorskie i dosłownie przeteleportowały mnie o 30 lat wstecz, jak choćby kombajn, który zagraca całą drogę. Jednak mimo wszystko daje się odczuć, że tutaj żyje się zupełnie inaczej. Tutaj żyje się powoli, tutaj żyje się serdecznie, tutaj żyje się życzliwie, tutaj żyje się zwyczajnie w inny sposób. I tej serdeczności naprawdę ciężko przekazać słowami. Nigdzie nikomu się nie spieszy. Znajdowałem się jakieś 10 km w prostej linii od polskiego wybrzeża. Gdybym tylko chciał, mógłbym wsiąść na rower i w czasie krótszym niż czas trwania tego materiału dojechać na polską plażę.
gdzie czekałby na mnie parawaning, gdzie czekałby na mnie zeszłoroczny dorsz smażony na oleju silnikowym sprzed 2 lat. A nawet jeżeli by mi się udało znaleźć jakąś dziką plażę, to prawdopodobnie bardzo szybko by się okazało, że jest to plaża nudystów, na którym głównie występują niemieckie 50-tki o masie własnej, godnej samochodu dostawczego. Mógłbym tam pojechać, gdybym tylko chciał. Ale nie chciałem. Znalazłem swoje miejsce. Tutaj. Tu, gdzie króluje cisza i spokój. Tu, gdzie każda pora dnia ma swój zapach i dźwięk. A może ktoś z czystej złośliwości w tym momencie zaznaczy, że hej, stary, takie, wiesz, takie lasy, takie rzeczki, takie jeziora, to ja mam u siebie. Chłopie, kurde, takie bunkry to są w każdym sklepie z bunkrami. I ten koleś, który by, nie wiem, w komentarzach coś takiego napisał, będzie skończonym geniuszem. Bo to prawda. Bo Polska stoi lasami, Polska stoi dziczą. I naprawdę niezmiernie się cieszę, że mogę mieszkać w takim miejscu, gdzie nie muszę kupować drogiego biletu lotniczego, żeby zobaczyć coś takiego, żeby zobaczyć, zwiedzić te miejsca, w których byłem w zeszły weekend. Polska jest najpiękniejsza.